Drodzy moi widzowie, teraz sobie fajnie tego tutaj, o, tutaj tak, o, fajny kask mam, dostałem fajny kask, ja jestem zadowolony, o, tutaj tak się fajnie zakłada go, o, tutaj się fajnie zakłada, o, wsiadam i jadę, fajny kask dostałem od kolegi, o. Ponieważ dostałem taki fajny kask od kolegi, bo po prostu czy sobie nie wiem tego kasku, nie? No, tu mam taki fajny kask, że do swojego motorka tylko kiedy chcę i wsiadam sobie, jadę, odpalam ten motorek tego skuterka, no. No, ponieważ tamten kask mi nic się nie trzymał, ponieważ tutaj dostałem od kolegi fajny, profesjonalny kask. O, do swojego skuterka. No, teraz śmiało jeżdżę tą Hondą swoją. No, ponieważ dzisiaj już troszkę pojeździłem. Ten już kask fajnie wyporelowałem. Wyczyściłem go. Ten kask teraz się świeci jak luweczka. No, tutaj, że mam takie coś, że po prostu. Ponieważ tutaj mam takie coś, że ten kask po prostu mi nie będzie tu padał deszcz, czy tam powiedzmy nie będzie mi tu wpadać, bo to jest taka osłonka fajna tutaj do tego kasku. Takie zakrycie tu w dół się zasuwa. Fajne, profesjonalne. Jestem zadowolony z tego kasku. No, no teraz. Śmiało mogę jeździć i zimą, i właśnie i teraz taką. I w tym miesiącu mogę też jeździć. No, co tam, grubą kurtkę zakładam i sobie jeżdżę skuterkiem. Fajną mam taką, bo teraz mam taki fajny kask profesjonalny. No, teraz mówię. Teraz skuterek mój. Odpala na dotyk, fajnie, elegancko. Idzie jak trzeba, fajnie, fajnie, to mi się podoba. Kiedy chcę, to wsiadam, jadę tam na zakupy drobne, kupuję coś fajnie. No, takie to są fajne, profesjonalne, o. Ponieważ sobie teraz tak go, dzisiaj sobie go jeszcze troszkę jeździłem, żeby był ten skuter rozgrzany, żeby to fajnie to było, profesjonalnie. On teraz jeździ ten, no. Teraz sobie właśnie tak go jeżdżę tym właśnie skuterkiem. No. Fajnie go tam wyczyściłem, bo wiadomo, no. Troszkę tak skórzył był. Teraz się fajnie prezentuje i teraz jadę fajnie jak trzeba. Ponieważ go troszkę takie coś, fajnie takie coś sobie zakupiłem do czyszczenia takich skuterów, że sobie to fajnie czyściłem. On teraz się fajnie błyszczy ten skuter. I teraz właśnie tutaj jest taka opcja, że zawsze sobie. Teraz jest czyściutki fajny, mam fajny skuterka. No. To jest ten sam skuter i to jest taki dobrej jakości i. No, tylko jeszcze tam sobie takie wymienię, takie bardziej rusteleczka fajnie wymienię. Bo tamte rusteleczka to są takie, no. Troszkę tam, wiadomo, są do wymiany. Teraz sobie jeszcze wymienię takie lustra dwa do skutera, żeby tu widzieć na te dwie strony. No. Ponieważ, wiadomo, teraz sobie jeszcze planuję tak jeszcze fajnego. Teraz jeszcze drugiego sobie tam coś. Teraz mnie czeka takie coś, że ja sobie teraz jeszcze. Będę tam jeszcze czyścił go. Fajnie, zawsze go codziennie go czyszczę tego skutera. Skuter musi być czysty, wyczyszczony, żeby to fajnie bardziej światła były widoczne te. Fajne, żeby były światła widoczne i żeby to fajnie jakościowo to wyglądało i już. No. Ponieważ ten skuter to jest bardziej taki czystosowany do takiej jazdy. Takiej powolnej jazdy, żeby sobie można tam zrobić takie skromne zakupy profesjonalne i to jest taka rzecz, że
dobre jakościowo, no. Także mówię, no, to jest takie dobra rzecz, takie coś jest. Ja tam powiedziałem, lubię jeździć tą jazdą właśnie skuterkiem. To jest moje takie właśnie najlepsze takie moje hobby. Jeżdżenie skuterem, jeżdżenie rowerem. No, teraz jeszcze właśnie sobie tego będę, szykuję tam nowe. Już niedługo będę miał taki właśnie model do ćwiczeń. No. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.